Gość poranka. Dzień dobry, Katarzyna Kosińska. Witam, zapraszam na audycję Gość poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest pan Piotr Czyżyk, wójt gminy Opinogóra Górna. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Za nami dziewiąty bieg uliczny między zamkami Opinogóra Górna Ciechanów. Panie wójcie, pan reprezentował gminę Opinogóra Górna, prawda, w tym biegu? No, próbowałem, nie wiedziałem, czy uda się uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale tak się złożyło, że jednak zdążyłem, usłyszałem audycję rano, Gość poranka, pana Zenona Lewandowskiego, prezesa TKKF-u, który był głównym organizatorem tego biegu. No i stwierdziłem, że skoro Opinogóra i między zamkami, no to nie może mnie tam zabraknąć, czy to symbolicznie, czy też w pewnym udziale, ale się okazało, że udało się przebiec cały ten dystans. Sam byłem zdziwiony, ale fajne wydarzenie, warte podkreślenia, bo bardzo dużo uczestników. Widać, że to bieganie w tej chwili jest bardzo popularne. Zachęcałem uczestników do przyjazdu do Opinogóry, nie tylko przy okazji tego typu wydarzeń, ale skoro już są na miejscu, mogą zobaczyć chociażby nasze muzeum, to może od czasu do czasu przyjadą na dłużej. Zachęcamy gorąco, czyli w dziesiątym biegu, czy za rok, na pewno pan wójt także weźmie udział. No już teraz to pewnie tak, już skoro wiem, że udaje się uczestniczyć w całym biegu, także postaram się. Być może spróbujemy zorganizować w ciągu tego dnia troszkę więcej atrakcji, bo ten dzień można byłoby później wypełnić. Bieg się skończył, godzina 13-14, ładna pogoda. Pomyślimy o tym, żeby spróbować zorganizować coś może dla innej grupy mieszkańców. Może rowery, może rolki. Spróbujemy coś jeszcze wymyśleć. Żeby czas spędzić aktywnie. Tak jest. A teraz trochę o wydarzeniach kulturalnych porozmawiamy. Wydarzenie, które organizuje gmina Opinogóra, ale także Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Dni Kultury Chrześcijańskiej. Mhm. Powiedzmy, kiedy się odbędą i co to w ogóle jest za przedsięwzięcie? Przede wszystkim Muzeum Romantyzmu z panem dyrektorem Kochanowiczem na czele. Spotkaliśmy się niedawno, rozmawialiśmy, że moglibyśmy się jakby tutaj szerzej zaangażować w organizację tych dni. Pierwszy raz te dni organizowane były w 2015 roku i to parafie Fundacji Krasińskich na początku, to była tylko parafia opinogórska, pałucka i krasne. W tej chwili troszkę się nam rozrasta to wydarzenie, co mnie bardzo cieszy. I spotkania od 11 czerwca do 18 zakończenie. 18 czerwiec to będzie zakończenie w Krasnem. Spotkania w kościele, takie religijno-kulturalne, wystawy. Wiem, że w dniach bodajże 12 to będzie w Opinogórze. 14 pałuki w Opinogórze mają się zaangażować również dzieciaki ze szkoły podstawowej. No, patronatów mamy trzech biskupów, dwóch marszałków, także myślę, że będzie bardzo fajnie i zachęcam wszystkich słuchaczy do uczestnictwa. Na pewno szczegóły całego tego wydarzenia bliżej to tutaj ze strony muzeum będą przedstawiane. Ja natomiast również podkreślam, że spróbujemy się tutaj zaangażować, jak najbardziej pomóc. Jesteśmy przecież na terenie Opinogóry, gdzie główny organizator tego wydarzenia jest, także spróbujemy pomóc i żeby to wydarzenie naprawdę było fajne. No i na koniec naszej audycji jeszcze chciałabym porozmawiać trochę o inwestycjach. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje obecnie są realizowane na terenie gminy Opinogóra Górna? Podpisaliśmy kilka umów z wykonawcami. Podstawowa, taka chyba największa inwestycja, to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej. Przekazaliśmy plac budowy wykonawcy. Mamy również, wybieramy wykonawcę na rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Mamy już podpisane umowy na termomodernizację szkoły w Woli Wierzbowskiej. Tam było dokończenie ocieplenia ścian, wymiana pokrycia dachu, instalacja centralnego ogrzewania. Pewnie niedługo wybierzemy wykonawcę na wymianę stolarki okiennej, starej stolarki okiennej w szkole podstawowej w Opinogórze. No i sporo ambitnych planów mamy, jeśli chodzi o drogi gminne.
To są krótkie odcinki od kilkuset do 1,5 kilometra. No, łącznie to jest około 8 kilometrów. No, niestety pogoda nam nie sprzyja, pomijając to, że jest odczuwana dla nas wszystkich bardzo niemiło, ale opady deszczu trochę mnie niepokoją, ponieważ może to jednak wpłynąć na terminy, a przede wszystkim na jakość tych prac. No, niestety na naszych gruntach ciężkich te deszcze sprawiają wiele kłopotu. Kilka z tych umów już mamy podpisanych, trzech wykonawców wybranych, czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych przetargów, kończenie dokumentacji. Mam nadzieję, że jednak ten rok będzie troszkę łaskawszy, w dalszej części uda nam się to wszystko zrealizować. My do tych tematów inwestycyjnych na pewno jeszcze będziemy powracać. Nasz czas antenowy dobiega końca. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Moim gościem był wójt gminy Opinogóra Górna, Piotr Czyżyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Gość poranka.